Oszczędzisz godziny pracy, a twój szef wcale nie musi o tym wiedzieć. Tak żartobliwie bardzo często mówię na szkoleniach z Power Query. Gorzej, jeśli na tej samej sali szkoleniowej siedzi właśnie szef. Nazywam się Bartosz Czapieski i witam serdecznie na naszym takim godzinnym spotkaniu, szkoleniu na temat Power Query w Excelu, zatytułowanym Jak każdy użytkownik Excela może zautomatyzować swoją pracę z danymi i oszczędzić godziny pracy przy tworzeniu raportów. Na początek garść informacji wstępnych, czyli spotkanie potrwa około 1 godziny. Po samym spotkaniu będzie udostępniony film wideo, także każdy z Was będzie mógł obejrzeć i ewentualnie podać dalej to, co się tutaj wydarzyło. Potwierdźcie proszę na początku, że mnie widać i słychać, bo jeśli technicznie mielibyśmy jakieś problemy, to warto to wiedzieć od razu na początku. I wszystkie tak naprawdę rzeczy związane z naszą komunikacją możecie wypisywać na czacie. Tam też będziecie mogli zadawać pytania, a teraz Was zachęcam, żebyście się tam przywitali i napisali, skąd jesteście. Mamy już dzisiaj sporo osób, także zapraszam Was do tego, żeby się przywitać i koniecznie potwierdźcie, czy mnie widać i słychać dobrze i odbiór jest prawidłowy. Fajnie, mamy potwierdzenie, także zerkniemy sobie, kto dzisiaj do nas dołączył i skąd jesteście. Widzimy Martę z Bydgoszczy. Witamy Cię, Marta. Oczywiście nie wymienię wszystkich, ale przywitam się z niektórymi z Was. Paweł, Mateusz, miło mi, że dołączyliście. Agnieszka z Wrocławia, z działu kontrolingu. Kamila z Białki Tatrzańskiej, pozdrawiamy góry. Widzimy, że tutaj mamy tak naprawdę użytkowników z całej Polski, od morza po Tatry. I bardzo fajnie, bo narzędzia, o których będziemy mówić, są skierowane tak naprawdę do każdego użytkownika i mówimy o Power Query w kontekście Excela. Możemy to narzędzie znaleźć też w innych aplikacjach, natomiast ten Excel jest rzeczywiście takim najwdzięczniejszym tematem, od którego sobie rozpoczniemy. No dobra, to pierwsza rzecz, co dzisiaj będzie się działo. Na początek opowiem szczególnie dla tych, którzy nigdy nie mieli styczności z Power Query, gdzie znaleźć ten dodatek, jak on się zmieniał, bo jest z tym trochę nieporozumień. Później pokażę, jak przygotować raport od A do Z i to będą takie dwa gotowe scenariusze, na których można pracować i wreszcie na koniec opowiem o tym, jak według mnie uczyć się tego Power Query i będziecie mieli też okazję zadawać pytania w sesji pytań i odpowiedzi. Jeżeli nie widzieliście wcześniej moich blogów, to serdecznie na nie zapraszam. Tak naprawdę są tam setki już gotowych artykułów opisujących z jednej strony świat wizualizacji danych i Excela i o tym piszę na blogu skuteczneraporty.pl, a drugi blog w sumie został zainspirowany tymi dodatkami Power w samym Excelu, Power Query, Power Pivot, aplikacja Power BI, wcześniej jeszcze taka aplikacja, taki dodatek w Excelu Power View i rzeczywiście drugi blog excelbi.pl jest dedykowany właśnie Power Query i technologią z przedrostkiem Power. Część z Was może mnie też kojarzyć z sali szkoleniowej, prowadzę szkolenia właśnie z tego obszaru świata Power. Duża część uczestników myślę, że właśnie dołączyła do społeczności skuteczneraporty.pl poprzez Akademię i tutaj rzeczywiście grono użytkowników platformy szkoleniowej Akademia rośnie ostatnio, z czego się bardzo cieszę. Znajdziecie tam, o czym będę mówił jeszcze na końcu, 13 godzin bardzo ciekawie, myślę, zorganizowanych, bo takie dostaję informacje zwrotne, materiałów na temat formuł, tabel przestawnych i map. I to jest taki wstęp oczywiście do tego, żeby pójść dalej. No i też na co dzień prowadzę projekty wraz z moim zespołem i pomagam firmom we wdrażaniu tych technologii Power. To tyle, jeśli chodzi o mnie, a teraz taki wstęp do opowiadania w ogóle, czym jest Power Query i jak zrobić z niego użytek. Zawsze rozpoczynam od tego, żeby zadać pytania, jak podchodzicie do
różnych takich operacji w Excelu, które pozwalają nam przygotować dane do dalszej pracy. Na przykład mamy kilka arkuszy Excel i chcemy je w pionie jakoś sobie skonsolidować. Większość użytkowników wykona operację Ctrl-C, Ctrl-V. Niewielu jest użytkowników, którzy tę operację potrafiliby wykonać makrami. Podobny scenariusz jest, kiedy pliki pobieramy po prostu z folderu. Wówczas też duża część użytkowników nie potrafi zautomatyzować sobie takiego procesu, a to hasło automatyzacja będzie nam dzisiaj przez cały tak naprawdę dzień przyświecać. Wreszcie wyszukaj pionowo. Jedna z takich najważniejszych formuł w Excelu pozwala łączyć kilka tabelek. Natomiast problem jest taki, że jeśli tych formuł mamy dużo, to Excele robią się coraz wolniejsze i dużo, dużo trudniej jest nam te dane pobierać. W związku z tym te pliki robią się ciężkie, wolne i niewydajne. Czy jesteśmy w stanie bez formuły wyszukującej zbudować jakiś raport i jak to zrobić, o tym też dzisiaj będziemy sobie mówić. Wreszcie, jeśli macie dane w bazach danych, to też Power Query będzie odpowiedzią właśnie na to. Natomiast tak naprawdę główna rzecz związana z Power Query, która powinna nam przyświecać, powinniśmy wyobrazić sobie jeden przycisk odświeżania raportu, dzięki któremu automatycznie będziemy pobierać dane i automatycznie też będziemy wykonywać różne transformacje na tych danych, takie jak poprawianie błędów, zmienianie nazw, dodawanie nowych kolumn, konsolidowanie tych danych, przeliczanie. To wszystko, na to wszystko pozwala Power Query, tym bardziej, że pozwala także na łączenie się z dużo większą ilością danych niż standardowo Excel pozwala. Możemy tam wgrywać milionowe tabele i je oczywiście w jakiś sposób obrabiać i o tym też jest tak naprawdę ten dodatek. To wszystko powinno spowodować, że praca w Excelu stanie się szybsza, pliki będą lżejsze i będzie można na nich automatycznie przygotowywać raporty i to jest oczywiście taki pierwszy ważny krok, który w Excelu możemy sobie wykonać. No i właśnie o tych zadaniach będziemy mówić. Ten scenariusz taki raportowy, on będzie, proszę się nie śmiać, na takich mikrodanych, ale po to tylko, żeby dokładnie pokazać, co się po kolei dzieje, zwłaszcza dla osób, które Power Query nigdy w akcji nie widziały. No dobra, to taki krajobraz, który możecie znaleźć też na wszystkich moich blogach. To taki dwupoziomowy tak naprawdę sposób raportowania w Excelu, ale też w aplikacji bardzo podobnej, która nazywa się Power BI. I taki główny proces raportowy w Excelu, on wiąże się właśnie z aplikacją, z dodatkiem Power Query i z tego Power Query mamy wiele różnych dróg. Ja pokażę dzisiaj drogę do tabeli i do tabeli przestawnej, natomiast z Power Query wiąże się też dodatek Power Pivot, no i świat tabel przestawnych oczywiście też jak najbardziej. Natomiast dobra wiadomość dla użytkowników Power Query po stronie Excela jest taka, że dokładnie ten sam dodatek, co zaraz pokażę, znajdziemy też w oddzielnej aplikacji bezpłatnej Power BI Desktop, z którą wiąże się całe takie też płatne środowisko raportowe Power BI Online. No i to Power Query pojawiło się pod koniec 2013 roku, stąd u wielu użytkowników może go po prostu nawet nie być w Excelu i tutaj mowa o Excelu 2010 i 2013, do których ten dodatek trzeba doinstalować. W Excelu 16, 19 i tym takim najbardziej aktualnym 3.6.5 dodatek znajdziemy w każdej wersji i zaraz spróbujemy sobie ten dodatek zlokalizować. Ponieważ Power Query wyszło pod koniec 2013 roku i zmieniało to swoje nazewnictwo, przyznam szczerze, że tak 8 na 10 użytkowników Excela w ogóle o tym dodatku nie słyszało, nie wie, gdzie on jest w Excelu i nigdy z niego nie korzystało, a szkoda, bo według mnie to jest druga największa rewolucja w raportowaniu w Excelu po tabelach przestawnych. Zła wiadomość na pewno dla użytkowników Excela wcześniejszego 2003-2007, bo tam Power Query nie znajdziemy. W Excelu Online też go nie ma i nie ma go też w Excelu na Maca. W związku z tym ci wszyscy użytkownicy obejdą się trochę smakiem. Gdzie znaleźć Power Query w Excelu 365, czyli w tym powiedzmy najnowszym? Jego nazwa w tych Excelach, ona się cały czas zmieniała i aktualnie możemy ten dodatek znaleźć pod nazwą Pobierz dane na karcie dane. On wylądował finalnie jako pierwsza ikonka, ma ujednoliconą nazwę z aplikacją Power BI i tak naprawdę każdy raport, co zaraz też pokażę na przykładzie, rozpoczynamy właśnie od przycisku Pobierz dane i z jego pomocą rozpoczynamy zapytania. Sama nazwa query
Kiedyś tłumaczono ją jako kwerenda, tak w akcesie do dzisiaj zostało. Ładniejsza trochę nazwa zapytania. Ona może tak nas trochę na początek straszyć, bo no jak to zapytania, ja nawet nie znam dobrze użytkownika, a tu jeszcze jakieś zapytania mam tworzyć. Też tak na początku myślałem, miałem pewne obawy, a później okazało się, że bez problemu sobie z tym Power Query każdy średnio zaawansowany użytkownik Excela może radzić. No i właśnie to Power to jest ta moc, której tutaj będziemy sobie szukać. W Excelu 2010 i 2013 dodatek każdy użytkownik musi sobie doinstalować. Po tym webinarze podeślę wam linki, także jeśli ktoś ma 10 albo 13, musi sobie doinstalować i trochę inaczej ten dodatek będzie też osadzony w interfejsie, bo pojawi się po prostu dodatkowa karta Power Query. Dobra wiadomość jest taka, że Power Query we wcześniejszych Excelach jest spójne z tymi kolejnymi, także nie ma problemu z tym, żeby coś nie zagrało. Mogą od czasu do czasu pojawić się jakieś niewielkie różnice, ale bardziej w interfejsie niż w samym działaniu dodatku. W Excelu 2016, i to jest taki chyba najbardziej mylący element, wpadło to na kartę dane, ale na drugie miejsce, czyli mieliśmy taką sytuację przez moment, że było pobieranie danych zewnętrznych, czyli takie stare sposoby pobierania danych, a potem nowe zapytanie tuż obok i później tak naprawdę Power Query zepchnęło te stare sposoby i Microsoft uznał, że one są nieaktualne. W związku z tym to nowe zapytanie to jest ten przycisk, którego będziemy chcieli korzystać w Excelu 16. Natomiast pobierz dane to jest ta nazwa, która pojawia się w Excelu 365 i podobnie wygląda też to w Power BI-u jako tej oddzielnej aplikacji raportowej, gdzie każdy użytkownik Power Query z Excela spokojnie się odnajdzie też, jeśli chodzi o to, co tam dalej można robić. Tyle, jeśli chodzi o samo wprowadzenie do narzędzia. Teraz pozwolę sobie przejść już do takiej demonstracji. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj bardzo dużo osób dzisiaj. To znaczy, że temat automatyzacji raportowania dotyczy wielu z nas. Mamy tutaj ponad 500 osób dzisiaj na żywo na spotkaniu, co bardzo cieszy i mam nadzieję, że każdy z was wyniesie z tego coś ciekawego. I taki pierwszy scenariusz raportowy, który chcę pokazać. Tak jak mówiłem, on będzie prosty, także proszę się nie śmiać. To bazuje po prostu na dwóch takich przykładowych plikach. I wyobraźmy sobie, że codziennie przychodzimy do pracy, bierzemy sobie kawę i mówimy, no nie, muszę przygotować dzisiaj raport dzienny. I tak codziennie, codzienny raport. I loguje się, tutaj będzie taki scenariusz bazujący na plikach, loguje się do systemu sprzedażowego i pobieram sobie plik ze sprzedażą. Loguję się do systemu bankowego i pobieram sobie przelewy i za chwilę opowiem, jak ten scenariusz dalej będzie wyglądał i próbuję ten raport jakoś zrealizować. Tutaj już pierwsza rzecz, która może nam się rzucić w oczy, jest taka, że te dwa pliki mają różne typy. Pierwszy z nich to jest plik CSV, czyli plik tekstowy oddzielany przecinkami albo w polskim zapisie głównie średnikami, a drugi to jest już plik Excelowy, co oznacza, że już będziemy mieli tutaj pierwsze komplikacje. Plik CSV to jest plik, który bardzo często otworzy nam się w Excelu. Ja oczywiście te dane nam tutaj pokażę w tym pliku. Natomiast zaraz pokażę też, że to jest taki plik typowo tekstowy. W związku z tym jego zapis pod spodem jest bardzo, bardzo prosty. I to jest taki plik ze sprzedażą. On oczywiście może mieć setki tysięcy i miliony rekordów i spokojnie Power Query sobie z nim poradzi za chwilę. Natomiast ten scenariusz, który chcę pokazać, jest taki, że jak pobieram sobie ten plik sprzedażowy, to nie wszystko, co tutaj będę widział w tym pliku gra. Mam trzy pierwsze wiersze, które tak naprawdę wymagają odstrzelenia, bo one mi w raporcie do niczego się nie przydadzą. Mam datę, ale ta data nie wygląda jak data, w związku z tym będę musiał w Excelu ją obrobić. Ona nie ma żadnych separatorów i Excel myślałby, że to jest jakaś jedna wielka liczba. Mam na swoim komputerze ustawienia lokalne z Polski i one nie wczytują kropki. Znam operację znajdź i zamień w Excelu, więc mogę zamienić kropki na przecinki, ale to będzie jedna z takich ręcznych operacji, która po wgraniu pozwoli mi
pozwoli mi na tym pracować. Kasia pyta, czy te pliki są teraz dostępne i czy na bieżąco będzie można spróbować. Nie, ale udostępnię te pliki po webinarze, także żebyście mogli też sobie cały ten scenariusz odtworzyć. Wydaje mi się, że tak będzie nam łatwiej, bo jak jest tak dużo osób, to nie zdołalibyśmy tak naprawdę opanować różnych pytań, które będą się pojawiały. Także zachęcę Was do tego, żeby pobrać sobie pliki po webinarze i spróbować zrealizować ten scenariusz od początku do końca, tak jak ja to tutaj będę pokazywał, a ponieważ będziecie mieli zapis wideo, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Ctrl H, czyli znajdź i zamień, mógłbym to wykonać, ale to jest jedna z operacji ręcznych. Tak samo jak filtrowanie danych, czyli pobieranie na przykład tylko zaakceptowanych zamówień, które mnie będą interesować, to też jest jedna z takich ręcznych operacji, które mogę wykonać w Excelu, natomiast nie będzie to pozwalało mi tego mojego raportu zautomatyzować. Mamy tutaj w tym scenariuszu też taki numer faktury i w dalszej części scenariusza spróbuję też powiązać ten numer faktury z jakimś ID faktury, które znajdziemy w pliku z przelewami. Tutaj będzie jeszcze dodatkowe utrudnienie do jednej faktury. Posiadamy dwa przelewy, w związku z tym będziemy chcieli w jakiś sposób jeszcze te dane przeliczyć, zanim je ze sobą połączymy. I mógłbym do tego przystąpić w Excelu, ten element rozwiązałbym sobie formułą wyszukaj pionowo, natomiast cel jest taki, żeby ten proces zautomatyzować. Jak myślimy o pewnym powtarzalnym procesie raportowym, to tam właśnie Power Query pozwoli Wam zaoszczędzić najwięcej czasu i docenicie bardzo szybko, że każdy użytkownik Excelowy może sam sobie taki proces raportowy zautomatyzować. I ten nasz scenariusz, tak naprawdę każdy, który będziecie próbowali zrealizować, rozpoczynamy od czystego pliku Excelowego. Nie ładuję tutaj do arkuszy żadnych danych, nie potrzebuję w tym pliku tak naprawdę mieć nic na początek. Zaczynam sobie od początku, dzięki temu moje rozwiązanie będzie szybkie i lekkie i idę automatycznie na kartę dane, gdzie znajdę moje pobieranie danych. Ja to pokazuję oczywiście w Excelu 365. Jak będziecie mieli inną wersję Excela, to musicie znaleźć odpowiedni przycisk, który odpowiada za pobieranie danych. A następnie wybieram sobie, z czego te dane będę pobierać. W naszym scenariuszu to będą dwa pliki, tekstowy i scoreshit. Natomiast Power Query służy też do pobierania danych bezpośrednio z baz danych, z innych źródeł online'owych i tak naprawdę z każdego miejsca, które sobie wyobrazimy, z serwisów webowych. Tutaj tak naprawdę ograniczeń większych nie ma. My rozpoczniemy od pliku tekstowego CSV, na którym będziemy mogli zademonstrować działanie właśnie tego naszego scenariusza. I z konkretnego katalogu pobieram sobie pliczek o nazwie sprzedaż, importuję. Importowanie plików tekstowych było w sumie dostępne też przed Power Query, natomiast nie pozwalało na wykonanie tych kolejnych kroków, które za chwilę pokażę, czyli nie pozwalało na transformację tych danych, trzeba było je wykonywać innymi metodami. Przy wczytywaniu plików tekstowych zwykle zwracamy uwagę na to, co rozdziela nam dane i w naszym przypadku ogranicznikiem jest średnik i automatycznie widzę już ten podział na kolumny, natomiast mogę z listy wybrać też inny separator. Jest jeszcze druga rzecz, która dotyczy kodowania. To kodowanie to jest jakby taki sposób zapisu różnych znaków wewnątrz pliku, który zależy zwykle od systemu, który generuje ten plik. I takim jednym ze standardów jest standard UTF-8, który właśnie się tutaj wczytał. Natomiast zwykle o to kodowanie martwimy się, jak coś nie działa, na przykład nie ma polskich znaków, a w moim przypadku te polskie znaki tutaj są. W związku z tym to kodowanie bez problemu działa. Natomiast jeśli mieliście kiedyś do czynienia z problemem wczytywania właśnie plików w taki sposób, to w Power Query spokojnie sobie ten temat rozwiążecie. Mamy tu przyciski załaduj, przekształć dane i anuluj. Załaduj przeniosłoby nas od razu do Excela, to nie jest nasz cel. My chcemy przekształcać te dane. W poprzednich wersjach Power Query ten przycisk nosił nazwę edytuj, tak żebyście się nie zdziwili. No to co, lecimy do Power Query i zobaczymy, jak wygląda główny interfejs tego narzędzia i co tutaj można zrobić. Jak to w narzędziach Microsoftowych, mamy do czynienia z pewną wstążką, na której będziemy za chwilę różne rzeczy klikać. Mamy taki lewy panel zapytań, który sobie rozwinąłem, w którym znajdziemy całą listę naszych zapytań, na których będziemy pracować. Mamy nasze oczy,
czyli podgląd naszych danych, na których będziemy pracować. I wreszcie, jak ja to żartobliwie mówię, mamy serce Power Query, to co nas najbardziej interesuje, czyli zastosowane kroki. To jest tak naprawdę cel tego wszystkiego, żeby nagrać wiele kroków, które przerobią nasze dane i pozwolą nam ten cały proces raportowy zautomatyzować. Jeśli ktoś z Was nagrywał kiedyś makra, niekoniecznie je pisał, to jest właśnie to samo, co robimy w Power Query, tylko oczywiście technologia jest trochę inna i dużo bardziej zrozumiała dla zwykłego użytkownika. Ja nagram teraz takich kilka przykładowych kroków, żeby przystosować to naszą tabelkę do naszego scenariusza i zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie się działo. I taki pierwszy krok, który chciałbym nagrać, to jest wykasowanie tych trzech pierwszych wierszy, żeby one nie zaśmiecały mi tego arkusza i żeby cała tabelka podjechała sobie do góry. Za takie polecenie, za taką operację odpowiada przycisk usuń wiersze, usuwanie pierwszych wierszy, gdzie podaję po prostu liczbę wierszy, które są do odstrzelenia. U nas ta liczba wynosi 3 i po kliknięciu OK zobaczymy dwie rzeczy. Podgląd danych się zaktualizuje, dzięki czemu będziemy widzieć aktualny obraz danych. I druga rzecz, nagram krok, który w przyszłości będę mógł powtórzyć. Tak naprawdę każde moje kliknięcie będzie na liście zastosowanych kroków nagrywać kolejne kroki, dzięki czemu te kroki w przyszłości będę mógł bez problemu odtworzyć. Kolejny krok, który będę chciał wykonać, to jest nadanie nagłówka z pierwszego wiersza, tak żebym mógł pracować na jednym wierszu nagłówkowym, to jest wymóg ze strony Power Query i żebym mógł te dane sobie tutaj załadować. Czy można odrobinę powiększyć, żeby dane było widać, pyta Kasia. Będę powiększał w momencie, kiedy będziemy pracować sobie na danych, żeby było trochę lepiej widać. Chciałbym, żeby ten nagłówek wskoczył mi na górę. W takim scenariuszu potrzebujemy użyć polecenia użyj pierwszego wiersza jako nagłówków. Znajdziemy je w wielu miejscach, na przykład na karcie narzędzia główne i po kliknięciu tej operacji zobaczymy, że te dane automatycznie podjeżdżają, te nagłówki podjeżdżają do góry i pracujemy już z taką czystą tabelką, na której dalej można wykonywać różne operacje. Za tym krokiem nagrał się też automatycznie jeden dodatkowy krok, który przeszedł po moich nagłówkach czy po moich kolumnach i nagrał odpowiednie typy danych. Ten krok działa bardzo często automatycznie, nie zawsze prawidłowo, więc na bazie tego kroku pokażę, jak kroki się wycofuje i jak taki krok można nagrać jeszcze raz. Ten krok jest na liście zastosowanych kroków, ale czerwonym krzyżykiem przy tym kroku ja mogę ten krok usunąć, tak żeby on zniknął z listy, wycofuję w ten sposób ten krok. To jest odpowiednik operacji Ctrl-Z, czyli wycofaj. Natomiast nie ma odpowiednika operacji ponów, tak jakby przywróć krok, w związku z tym musimy ten krok nagrać od początku. I tutaj dobra wiadomość, żeby ten krok nagrać, wystarczy, że będziemy klikać ikonki w lewym górnym rogu kolumny i będziemy wybierać odpowiedni typ danych, na którym możemy sobie pracować. I tak na przykład nasz numer faktury to jest liczba całkowita, więc z listy dostępnych typów danych wybieram sobie liczbę całkowitą. Data. O dacie mówiłem w Excelu, że musiałbym się z nią trochę pobawić. No i tak naprawdę w Excelu, żeby wydobyć coś z tej daty, pewnie bym rozdzielał ten tekst albo stosował formuły w stylu lewy, prawy, fragment tekstu. To są te formuły, które pozwoliłyby mi rozdzielić sobie ten tekst po to tylko, żeby później formułą data zczepić to z powrotem. Natomiast Power Query jest dużo sprytniejsze niż zwykły Excel. Jeśli ustawię odpowiedni typ danych data, to zobaczymy, że ta data wreszcie zaczyna mi się tutaj wyświetlać w prawidłowy sposób i mogę sobie dalej na niej pracować. Pokażę teraz też, w jaki sposób pracować z danymi liczbowymi, które nie wczytały się jako liczby i taki problem mamy rzeczywiście z kolumną sprzedaż. Kolumna sprzedaż posiada separator dziesiętny w postaci kropki, no i on w moim Excelu się nie wczytał, a wszystko też, uwaga, zależy od ustawień lokalnych waszych komputerów, więc u jednych ta kropka zadziała, u innych nie zadziała, co niesie też ze sobą ryzyko, że jak różne osoby z różnymi ustawieniami lokalnymi będą odświeżać dane zapytanie, to może się okazać, że coś po drodze przestało działać i się zacięło. W związku z tym rekomendowany sposób nagrywania właśnie tego typu danych dla takich kolumn, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym, jest z wykorzystaniem tak zwanych ustawień regionalnych. Jeszcze raz pokażę.
czyli ustawiam ten typ danych, ale korzystając z ustawień regionalnych. Jeśli widzieliście kiedyś na przykład datę w zapisie amerykańskim, a Amerykanie zapisują datę zaczynając od miesiąca, czyli zapisaliby dzisiejszy dzień jako 06.25.2020, to taka data też w Excelu przysporzy nam dużo problemów, a są systemy, które po prostu w taki sposób wypluwają dane. Również używając ustawień regionalnych możemy sobie taki scenariusz obsłużyć. Wygląda to w taki sposób, że wybieramy sobie to polecenie, a następnie w kolejnym okienku, patrząc na to, co się dzieje w naszej tabelce, mówimy, z jakiego kraju pochodzą dane i jakiego typu danych będziemy się po tej tabelce spodziewać. Więc jeśli ja wybiorę teraz z listy angielski Stany Zjednoczone i zaakceptuję, jeszcze raz pokażę okienko, zaakceptuję ten wybór, to ta liczba dziesiętna wskoczy bez problemu do mojej kolumny. Czyli praca z tym poleceniem wygląda tak, że najpierw patrząc na dane wybieram, co to jest za typ danych, ja to muszę wiedzieć, bo Power Query za mnie tego nie wychwyci, a później strzelam, jaki kraj dokonuje takiego zapisu. Tak samo datę z zapisu amerykańskiego można wczytać, datę z jakichś innych specyficznych zapisów, spokojnie Power Query powinno sobie z tym poradzić. Po czym poznać, że to zostało zaakceptowane, liczby dziesiętne wyrównują się do prawej strony i tak samo daty wyrównują nam się do prawej strony, dzięki czemu mamy pewność, że jakby cała operacja została zaakceptowana i wszystko działa nam prawidłowo. Co jeśli okaże się, że na którymś z kroków popełniliśmy błąd, bo to jest częsty taki scenariusz życiowy. Ja sam wielokrotnie przygotowałem raport na pliku, który od kogoś otrzymałem, po czym jak już raport był prawie gotowy, po 2 godzinach otrzymuję jeszcze raz źródło danych od zleceniodawcy, który mówi: pomyliłem pliki, przepraszam, poproszę na tym pliku. Może się okazać, że tak właśnie też mieliście w swoim życiu. Power Query, do wszystkich elementów możemy powrócić. Jacek pyta, a co z liczbami, które są wyeksportowane jako tekst? Zwróćmy uwagę, że te moje liczby tutaj, niezależnie od tego, czy są teraz z kropką, czy z przecinkiem, one są zapisane jako tekst właśnie. Jeśli to będzie zwykła liczba dziesiętna, to tę transformację nagralibyśmy po prostu jako transformację z ustawieniem zwykłej liczby dziesiętnej. I ten tekst automatycznie przekonwertuje nam się na liczbę. Natomiast jeśli to jest jakaś liczba, która nie jest przez Power Query domyślnie interpretowana, w taki sposób będziemy mogli sobie poradzić. No dobra, to mamy temat ze sprzedażą rozwiązany. Jeszcze tylko wrócę do mojej poprzedniej myśli, czyli edycja kroków, które już się nagrały. Z jednej strony możemy przy niektórych krokach znaleźć taką ikonkę koła zębatego, którą jak klikniemy, wracamy sobie do okienka, które uzupełnialiśmy, sprawdzamy, co w danym kroku się działo, więc ja mogę przywrócić na przykład krok z usuniętymi wierszami i zobaczyć bez problemu, ile tych wierszy w tym momencie miałem i w razie potrzeby zmienić ten parametr, tak żeby całe moje zapytanie też uległo zmianie. Z drugiej strony mamy też pasek formuły, który na karcie widok można sobie aktywować, co jest oczywiście polecane i wówczas możemy też kontrolować, co się dzieje w ramach Power Query poprzez pasek formuły. Tak naprawdę zła wiadomość jest taka, że my piszemy jakiś program, taki algorytm, który będzie te dane przetwarzał i piszemy go w specjalnym języku, który powołał Microsoft, który nazywa się język M Language. W związku z tym od czasu do czasu warto zerkać, co się tutaj dzieje. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że 99% rzeczy jesteśmy w stanie wyklikać, nie pisząc w ogóle ani jednej formuły z tego języka, a tylko kontrolując, co się tutaj dzieje. Jak skończyłem edytować też poprzednie kroki, wjeżdżam sobie z powrotem na ten mój ostatni krok, który będzie podświetlony, tak żeby można było nagrywać gdzieś tam dalej kolejne kroki. Taka prosta operacja jak filtrowanie w Excelu ma jedną wadę. Jak założę filtry, a podobnie robimy w Power Query, gdzie mam do dyspozycji ikonkę autofiltrowania, ale też wybór z listy, to różnica między Excelem a Power Query będzie taka, że w Excelu te dane nadal by gdzieś zostały, natomiast
Natomiast w scenariuszu w Power Query to oznacza dla nas usuwanie wierszy. Pojawiło się też dodatkowe pytanie od Jarka, czy liczbę usuwanych wierszy można jakoś tam sparametryzować. Są inne sposoby na to, zwykle operacją filtrowania będziemy się w tym momencie wspierać, czyli zamiast usuwać stałą liczbę wierszy, tak jak to zrobiłem, mógłbym znaleźć konkretną kolumnę, która powinna być wypełniona, ale zawiera jakieś dziury, jak na przykład kolumna druga, i zamiast usuwać konkretną liczbę wierszy z początku i z końca, co bardzo często się robi, szukamy opcji filtrowania po takiej przykładowej kolumnie, gdzie mógłbym ustawić filtr na przykład taki, żeby pominąć puste wiersze. I wówczas ta struktura pliku również podjedzie nam do góry, więc jak najbardziej wszystkie tak naprawdę scenariusze jesteśmy w stanie tutaj sobie przemyśleć. Takie najbardziej zaawansowane, które mógłbym tutaj podpowiedzieć, to są takie, które wykorzystują parametry pochodzące z arkusza Excelowego, które uzupełnia sam użytkownik. Także tych opcji w Power Query, szczególnie w powiązaniu z Excelem, jest naprawdę sporo. Teraz moja tabelka wygląda bardzo fajnie, co oznacza, że ja mam nagłówki w tej tabeli, czyli mamy jakby cały pierwszy wiersz nagłówkowy. Usunąłem niepotrzebne dane, naprawiłem wszystkie błędy, które wychwyciłem. No i teraz przychodzi moment, żeby powiązać to moje jedno źródło danych z drugim źródłem danych, którym są przelewy. W związku z tym rozpoczniemy nowe zapytanie do pliku Excelowego, a w międzyczasie odpowiem na pytanie Wojtka z Gdańska. Pozdrawiam. Czy można wstawić dodatkowy krok między dwa już istniejące? Oczywiście można zmieniać kolejność kroków, można dostawiać kroki pomiędzy. Wystarczy nagrywać krok w momencie, kiedy na którym stoimy, i teraz nagrany krok, jakbym coś teraz dodał, wskoczy nam tak naprawdę na liście kroków pomiędzy te kroki, które tutaj będziemy widzieć. Pozostałe pytania, które się będą pojawiać z racji ograniczonego czasu, spróbujemy sobie zostawić na sesję Q&A, ale zadawajcie jak najbardziej i do nich wrócę później. Natomiast teraz nowe źródło danych i tutaj ten przycisk pobierz dane, który znamy z Excela, pojawia się też na wstążce narzędzia główne jako nowe źródło. To jest to samo pobierz dane, za pomocą którego mogę po prostu rozpocząć kolejne zapytania bez konieczności wracania do Excela. Więc ja rozpocznę zapytanie do pliku Excelowego, bo tam znajdę moje drugie źródło i wskażę sobie pliczek z przelewami. Te dwa, trzy pierwsze kroki w momencie wyboru źródła danych mogą wyglądać różnie. Plik tekstowy miał jakieś swoje parametry, plik Excelowy ma tylko jeden parametr, w sumie wybierz arkusz, na którym będziesz chciał pracować, więc ten arkusz, który nas interesuje, to jest arkusz przelewy. Muszę go tutaj aktywować, podświetlić, mogę wybrać wiele arkuszy, gdyby była taka potrzeba, i po kliknięciu OK powinienem widzieć w tym momencie drugie źródło danych. Tak naprawdę nie odróżnimy teraz typów tych źródeł, typów plików, z których one pochodzą, dlatego że dla Power Query tabelka jest już tabelką. Czy będzie pochodzić z Excela, z pliku CSV, z bazy danych, z internetu, nie ma znaczenia. Mamy już teraz do czynienia z takimi samymi obiektami i możemy na nich wykonywać różnego rodzaju operacje. Tutaj zobaczymy, że akurat przelewy wczytały się z automatu prawidłowo jako plik, Excelowy, który zaczynał się, i Power Query sobie z nim poradziło. Mam już ustawione typy danych, one się nagrały dobrze. Mam kwotę przelewu, ale mam tę sytuację, gdzie mamy dwa razy jakąś fakturę, a ja chciałbym później łączne przelewy do danej faktury sobie przenieść do zapytania ze sprzedażą. Co zrobić w takim scenariuszu? Jest w Power Query mechanizm bardzo podobny do tabeli przestawnej, który nazywa się grupowanie danych, grupowanie według. Te operacje, które tutaj się pojawiają, są też podobne do tych, które znajdziemy w SQL-u. Ja bardzo często mówię, że to jest taki prosty, wyklikiwany SQL, z którym każdy użytkownik Excelowy sobie poradzi. Tam też mamy taką operację jak group by. I tak naprawdę grupowanie według pozwala mi wykonać taką wstępną agregację. Jakbym wstawiał tabelę przestawną, bo ten interfejs grupowania, który tutaj zobaczymy, bardzo przypomina tabelę przestawną. Jakbym oddzielił sobie ten interfejs, podzielił go na pół, to tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że u góry to ja mam wiersze tabeli przestawnej, a na dole mam wartości tabeli przestawnej i mogę sobie wykonać taką wstępną agregację tych danych, czyli właśnie zgrupować te dane. Interesuje mnie pobieranie danych według ID faktury, natomiast operacja matematyczna to będzie sumowanie kwot przelewu. Nowa kolumna będzie się nazywała
przelewy razem. Tak będzie wyglądało końcowo okienko, które tutaj uzupełniam. Tych sposobów grupowania jest oczywiście więcej. Mamy też poziom zaawansowany, gdzie mogę dodać wiele różnych poziomów, wiele różnych operacji matematycznych. Natomiast one tak czy siak będą przypominać bardzo to, co robimy w tabeli przestawnej. Mamy tam sumę, średnią, licznik, minimum, maksimum, tego typu operacje znane z tabeli przestawnej. Po kliknięciu OK liczba wierszy w mojej tabeli się zmniejszy, dlatego że dla ID faktury z numerkiem 2 dokonałem przeliczenia i podsumowałem sobie wszystkie przelewy, które uzyskałem. W związku z tym mogę teraz te dane przerzucić sobie do sprzedaży. I gdybym był w Excelu, napisałbym formułę w stylu wyszukaj pionowo, natomiast w Power Query będę szukał operacji bardzo podobnej, nie identycznej, ale bardzo podobnej, która nazywa się scal zapytania. Scalanie to jest właśnie taki odpowiednik wyszukaj pionowo, za pomocą którego jesteśmy w stanie pobrać dane z jednej tabelki, połączyć je ze sobą kluczem, co robię poprzez podświetlenie konkretnych kolumn i wskazać też ten sam klucz w drugiej tabelce, tak żeby za chwilę móc tak naprawdę wyszukać pionowo te dane. To jest odpowiednik SQL-owej operacji join, natomiast użytkownicy Excelowi będą na pewno operację wyszukaj pionowo znali. Tak naprawdę interesuje mnie, żeby te przelewy trafiły tutaj za chwilę jako taka dodatkowa kolumna, na której będę mógł wykonywać dalej operacje. Jest tu oczywiście dużo więcej opcji, o których nie zdążymy dzisiaj powiedzieć, więc ten scenariusz sprowadza się tylko do tego, żeby tak krok po kroku przejść przez wszystko, co się dzieje. W kolejnym kroku idę sobie na ikonkę rozpakowania i na tej tak naprawdę wyszukanej kolumnie próbuję wskazać, które elementy mnie będą interesować z tego drugiego źródła. Przy czym wyszukaj pionowo, to w jednej komórce byłaby tylko jedna wartość, natomiast tutaj, gdybym miał do wyszukania więcej wartości, mógłbym je tak naprawdę hurtowo od razu wszystkie pobrać i wyświetlić. Odznaczyłem też prefiks, który mi nie będzie potrzebny i po kliknięciu OK zobaczymy, że te przelewy, które miałem w drugiej tabeli, one mi się niejako wyszukały pionowo, tak to by było w Excelu. To nie są dokładnie te same operacje, natomiast operacje bardzo, bardzo podobne. Jest tu jedna dodatkowa rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, a mianowicie jest jedno ID faktury w przelewach, czyli jakiś przelew nam wpadł do faktury, której nie widzę w swoim systemie sprzedażowym. Bardzo często takie rzeczy nas niepokoją, bo coś się w danych nie zgadza i chcielibyśmy jakoś to naprawić. Power Query oczywiście nam tego nie naprawi, ale pozwala nam takie miejsca zidentyfikować i wychwycić wszystkie błędy w naszych danych. Zwykle będziemy je wyrzucać do oddzielnych zapytań. Ja to pokażę na przykładzie właśnie tych samych danych jako kolejna operacja scalania. Kolejna operacja scalania, gdzie wykonam operację przeciwną, czyli będę szukał najpierw przelewów na liście ze sprzedażą, ale jako rodzaj sprzężenia na liście wybiorę sobie taki rodzaj sprzężenia, który nazywa się lewe anty. To lewe anty mówi nam, co jest na liście z przelewami, to będzie nasz numerek 4, czego nie ma na liście z fakturami. I po kliknięciu OK, a uprzednio zaznaczeniu też kluczy, które łączą te dwie tabele, zobaczymy, że mam jakiś jeden dodatkowy przelew, do którego nie mam faktury i to będzie coś, co będzie ode mnie wymagało w tym momencie wyjaśnienia. Tego typu zapytania ja zwykle nazywam błędy i zrzucam je sobie do oddzielnych arkuszy na końcu całego scenariusza. Nazwałem teraz to zapytanie błędy, dziwne przelewy, tak żeby móc te rzeczy wychwytywać. W waszych danych błędem będzie zwykle coś innego, że coś się nie zgodziło, że czegoś nie ma, że coś ma złą nazwę. Natomiast każdy taki scenariusz jesteśmy w stanie sobie jakoś zaprojektować w taki sposób, żeby zbudować zapytania sprawdzające, które będą takimi checkpointami, jeśli chodzi o nasze dane i je na bieżąco kontrolować w momencie, kiedy ten raport będziemy powtarzać. Z tym zapytaniem nic tu więcej nie będę robił, tylko je sobie w tym momencie utworzę. Mamy sprzedaż, mamy też kwotę przelewu i przydałoby się sprawdzić, czy to, co było na fakturze, dostaliśmy też przelewem. W związku z tym dodam dodatkową kolumnę, kolumnę warunkową. To jest odpowiednik formuły jeżeli, za pomocą którego jesteśmy w stanie budować właśnie takie formuły i formuły warunkowe w środku Excela. Na karcie dodaj kolumnę jest taka operacja.
Nazwa mojej nowej kolumny to będzie taka prosta, czy się zgadza. I teraz dobra wiadomość jest taka, że tu jest zero pisania formuł, tylko i wyłącznie wyklikuję sobie to, co mnie interesuje. Czyli jeśli moja kolumna ze sprzedażą równa się i wybiorę sobie dodatkową kolumnę przelewą, wówczas jest dla mnie OK, bo się wszystko zgadza. W przeciwnym razie to jest nie OK. Gdyby się okazało, że jest dużo więcej warunków, to mogę tak naprawdę te dane tutaj pokazywać w różnych warunkach, mogę dodawać więcej klauzul. To szczególnie przyda się osobom, które kiedyś zagnieżdżały formułę jeżeli, pamiętając, że na końcu trzeba wielokrotnie zamknąć nawias. Tutaj ta formuła jest dużo, dużo prostsza i takiego ifa będzie można sobie dużo przyjemniej stworzyć. Potwierdzam klikając OK i tak jak w Excelu stworzyłbym dodatkową kolumnę, tak samo w Power Query dostaję kolumnę ze sprzedażą, przelewy razem, no i dobra wiadomość dla wszystkich finansistów, księgowych i kontrolerów. Wszystko nam się ładnie uzgodniło, albo jak to w niektórych firmach się mówi, zmaczowało, zrekonsyliowało i jesteśmy w stanie pójść w tym momencie dalej. I to jest już koniec tak naprawdę mojej obróbki danych w Power Query. Moje dane z zapytania sprzedaż są gotowe do tego, żeby pójść dalej. W związku z tym wracam w tym momencie do Excela i tym przyciskiem powrotu do Excela jest przycisk zamknij i załaduj, za pomocą którego to wszystko, te wszystkie zapytania, które sobie tutaj stworzyliśmy, lądują w tym momencie do Excela i tak naprawdę następuje powrót do środowiska, które podejrzewam, że wszyscy bardzo dobrze znamy. I co się wydarzyło? Utworzyły się różne zapytania w samym Power Query. Każde z tych zapytań wylądowało do oddzielnego arkusza. One mają oczywiście różne nazwy, w związku z tym jakby nie bardzo będzie wiadomo na początek, co jest czym, ale po chwili będziemy w stanie bez problemu to wszystko sobie tutaj rozpoznać. Ja zacznę od tego, co się wydarzyło z moją sprzedażą, bo to mnie najbardziej interesuje i okaże się, że ten arkusz ze sprzedażą, on od razu zawiera statyczne dane. To jest bardzo dobra wiadomość, bo nie mamy żadnej formuły wyszukaj pionowo, żadnej formuły jeżeli. To jest najlżejsza i najczystsza postać danych, która ląduje w samym Excelu w postaci tabelki. To jest dobra wiadomość. W porównaniu też z danymi wejściowymi, ja tam w danych wejściowych miałem 6 rekordów, a teraz ląduje w mojej tabelce dokładnie tyle rekordów, ile potrzebuję. W związku z tym te pliki będą lżejsze i dużo, dużo szybsze. Oczywiście ten niewielki scenariusz, on bazuje na 3 rekordach, ale niech was to nie zmyli, bo Power Query potrafi przetworzyć milionowe tabelki, milionowe pliki CSV na przykład i też milionowe bazy danych. Z tym sobie Power Query też radzi, oczywiście trochę zależy od waszego komputera, ale nie jest tak, że się nie da. Druga dobra wiadomość jest taka, że jeśli wylądowały tutaj jakieś zapytania, których nie potrzebuję, a takie z przelewami, które już sobie wykorzystałem w zapytaniu ze sprzedażą, to mogę się takiego zapytania pozbyć. Mogę je stąd tak naprawdę wyrzucić. Nie mogę go usunąć, bo przestanie działać moje zapytanie sprzedaż. Natomiast pod prawym przyciskiem w tym prawym panelu zapytań, który mi się tutaj pojawił, ja mogę w tym momencie zmienić sposób ładowania tego zapytania przelewy. I tak oczywiście bardzo często będziemy robić, wybierając opcję załaduj do, zmienię ten parametr ładowania na tylko połączenie. Okienko, które tu widzimy, może wyglądać ciutkę inaczej w różnych wersjach Excela, tak wygląda w Excelu 365, natomiast te dwie najważniejsze opcje, tabela i druga, utwórz tylko połączenie, są w każdej wersji i rzeczywiście można z nich zrobić pełny użytek. I nam to tak zadziała. Pojawi się ostrzeżenie, że te dane nam znikną. Pamiętajcie, że Power Query nie jest w stanie zaingerować wasze pliki Excelowe, pliki tekstowe, źródła danych. Power Query jest tylko takim odkurzaczem do danych, w związku z czym będziemy mogli tylko i wyłącznie te dane pobierać, ale nie zmieniamy tych plików, które są pod spodem. Ta tabelka mi w tym momencie zniknie i to jest dobra wiadomość. Moje zapytanie przelewy zmieniło status na tylko połączenie, dzięki czemu nie przechowuję w pliku Excelowym niepotrzebnych danych i to jest dla nas dobra wiadomość, bo znowu plik będzie lżejszy. Na koniec trochę sprzątania, usunę niepotrzebny arkusz trzeci, usunę niepotrzebny arkusz pierwszy, bo tam on był pusty, a zapytania, które się tu pojawiają, nazwę dokładnie tak jak, tabelę, arkusze nazwę tak jak moje zapytania, czyli sprzedaż, to jest arkusz ze sprzedażą i ten z błędami, którymi będzie wyłapywał błędy do wyjaśnienia, też nazwę sobie jako błędy. Dla niektórych
Power Query zakończy się właśnie w tym, przygoda z Power Query zakończy się w tym miejscu, bo raport jako tabelka jest gotowy. Niektórzy będą pisać różnego rodzaju formuły, na przykład jakieś formuły sumujące. I tu jak najbardziej możemy już różne operacje takie wykonywać, które znacie z Excela, wstawiać formuły, budować jakieś dodatkowe elementy Excelowe w oparciu o wynik zapytania. Natomiast ja pokażę taki pomost, może niezbyt optymalny, jeśli chodzi o samego Excela, ale taki najprostszy, który można zbudować, pomiędzy wynikiem tego mojego zapytania, a w tym momencie tabelą przestawną. Czyli pójdę sobie na kartę wstawianie i wybiorę polecenie tabela przestawna, stojąc kursorem na tej tabelce, tak żeby tę tabelę przestawną wrzucić sobie do nowego arkusza. Tabela przestawna, jej poświęciłem tak naprawdę cały 6-godzinny kurs, próbując wyczarować wszystko, co się tam da i to jest tak naprawdę moje ulubione narzędzie raportowe, jeśli chodzi o Excela. Jeśli da się coś zrobić tabelą przestawną, to na pewno ja tak będę próbował zrobić, bo wtedy człowiek się nie musi napracować, żeby taką tabelę później odświeżać i aktualizować. I jako taki przykład raportowy pokażę jakieś proste podsumowanie na zasadzie policz mi sumę sprzedaży według moich kategorii produktowych. Mam kategorie A i B. Mogę do tego wstawić poprzez kartę wstawianie proste filtry, jak na przykład czy zgadzają się przelewy, ten filtr, który wstawię omawiany szeroko właśnie w kursie o tabelach przestawnych, to jest fragmentator, jedna z takich moich ulubionych rzeczy, jeśli chodzi o filtrowanie danych w Excelu, wstawię sobie filtr, czy jest OK, czy nie. Widzimy, że wszystko nam się zgodziło, co jest znowu dobrą wiadomością i dla tych, którzy tak jak ja lubią wykresy, mogę też pokazać wstawienie od razu jakiegoś przykładowego wykresu kolumnowego, to nie będzie jakiś super scenariusz, ale taki, który pokaże nam, że od tabelki, która jest wynikiem działania Power Query, bardzo szybko mogę przejść na taką płaszczyznę raportową, gdzie dane dodatkowo będę podsumowywał po kategoriach, będę je filtrował i będę mógł na nich bez problemu przygotowywać dalsze raporty. W szkoleniu na temat wizualizacji zawsze mówię, żeby wykresy kolumnowe zaczynać od zera, w związku z tym sobie to tutaj poprawię. No i tak naprawdę to jest koniec takiego scenariusza mojego raportowego. Przygotowałem w tym momencie raport, który mogę udostępnić dalej dla użytkowników biznesowych. Więc to, co teraz zrobię, to zapiszę sobie to moje rozwiązanie gdzieś na pulpit jako raport od A do Z. I w sumie mógłbym powiedzieć, że ten scenariusz jest zakończony, ale ten scenariusz taki uproszczony zmierzał w sumie tak naprawdę do tego, co się wydarzy dopiero teraz. Bo wyobrażamy sobie, że mija teraz kolejny dzień, przychodzę rano do pracy, biorę do ręki kawę i mówię, no nie, znowu muszę przygotować ten mój raport dzienny. Otóż dobra wiadomość jest taka, że już nie trzeba go przygotowywać, bo on jest tutaj gotowy i zostały nam dwa, góra trzy kliknięcia, żeby cały ten mechanizm, który nagraliśmy w Power Query, żeby zobaczyć, co jest Power Query, mogę wrócić podwójnym kliknięciem, żeby odpalić zapytanie i zobaczyć, że to tutaj jest i mi nie zniknęło. Zawsze mogę tutaj wrócić, coś skorygować, poprawić, dograć kolejne rzeczy. Więc cały ten mechanizm, który tam mamy, mogę w tym momencie sobie spróbować odświeżyć. No i rzeczywiście ta końcówka scenariusza właśnie prowadzi nas do tego, żebym teraz pobrał sobie sprzedaż z jutra. Ja ją może tym razem odpalę w pliku tekstowym. Mam taki pliczek sprzedaż kolejny miesiąc, w którym to pliku zobaczymy, że to są dokładnie te same dane, tylko zmienił się miesiąc raportowy i dane narastająco mam już od początku roku do lipca włącznie. No i teraz tak naprawdę będę chciał ten cały raport w tym momencie powtórzyć. Co mogę zrobić? No, otóż prosta sprawa, bo zmieniam nazwę mojego pliku na taką samą, którą już się posługiwałem, czyli zmieniam teraz nazwę tego nowego pliku ze sprzedażą, który obejmuje szersze dane, na sprzedaż, wycinam sobie ten pliczek, może ja go skopiuję, żeby został dla was. Kopiuję go, przechodzę do tego mojego katalogu, z którego zaciągałem te dane
i dokonuje operacji podmiany tego pliku. Takie ostrzeżenie pojawi się ze strony Windowsa, że on już istnieje, czy chcesz go podmienić. Rzeczywiście taki jest mój cel. Przelewy, o panie, przelewy to my mamy po 14. Od pani Grażynki to jeszcze trochę, to przelewy sobie pobiorę później, a na razie zobaczę, czy wpadły mi jakieś nowe transakcje sprzedażowe. I co teraz robimy? Wracam sobie do tego mojego scenariusza i tak naprawdę to, co mnie interesuje, to przycisk odświeżania, który znajdę w wielu miejscach tego Excela. Na zapytaniach mogę odświeżać tutaj gdzieś po prawej stronie, samą tabelkę mogę odświeżyć, natomiast my celujemy w przycisk odśwież wszystko, który cały ten mój mechanizm, całą maszynę mogę uruchomić i odpalić od nowa. Klikam odśwież wszystko, cały raport w tym momencie się wykonuje i tak naprawdę w kilka sekund, góra parę minut, dostaję w tym momencie nowy raport, który obejmuje już moje szersze dane i mogę sobie na tym raporcie dalej pracować. Jakbym przeszedł teraz do tabeli przestawnej, ona akurat w tym scenariuszu sama z siebie się nie odświeżyła, ale jak odświeżę jeszcze raz wszystko, to tak naprawdę cały ten raport też powiązany, czyli ten, który stanowi i tabela przestawna, i wykresy, i fragmentatory, które teraz mogę wykorzystać wreszcie i filtrować te, które się nie zgadzają, te, które się zgadzają, czyścić, mogę wstawić też, zapomniałem o fragmentatorze w postaci osi czasu, też taki bardzo fajny filtr, za pomocą którego użytkownik końcowy będzie mógł wybierać sobie poszczególne miesiące raportowe i będzie mógł zaznaczać jakieś dane, które go będą interesować, więc to jest kolejny taki sposób filtrowania danych. To wszystko mi się w tym momencie odświeżyło. Więc tak naprawdę, jeśli męczy was taka ręczna praca i powtarzalna, szczególnie w obszarze właśnie Excela i danych, to Power Query jest jednym z takich najfajniejszych wynalazków i każdy dzień, który sobie wyobrażacie, powinniście wyobrazić sobie tak, że przychodzicie, kawa, przycisk, odśwież wszystko i cały ten swój mechanizm jesteście w stanie powtórzyć i tak naprawdę odświeżyć, jeśli chodzi o to, co w tym raporcie się dzieje. Oczywiście samo Power Query ma dużo, dużo więcej opcji, natomiast ideą dzisiejszego spotkania było to, żeby pokazać wam, jak ten raport można w prosty sposób odświeżyć i do czego to Power Query będzie nam służyło. Nagrywam sobie cały proces raz, ten proces nadal mógłbym w jakiś sposób skorygować, zmienić, poprawić, nie ma z tym żadnego problemu. I tak skorygowany raport po odświeżeniu, on ponownie mi się tutaj załaduje do Excela i będę mógł ten mój cały raport powtórzyć. Ja zawsze się chwalę, że nie jestem programistą, nigdy programowania za bardzo nie lubiłem. Gdzieś język VBA, SQL oczywiście pojawiły się w moim życiu, natomiast to, co zobaczyłem w Power Query, to poczułem od razu, że to jest to, bo takie klikanie, programowanie jako klikanie, to jest, wydaje mi się, przyszłość i jest wiele technologii, które zmierzają właśnie w tę stronę. To nam kończy ten nasz scenariusz. Ja go teraz pozwolę sobie zapisać i będziecie mogli raz, że zobaczyć, co ja tutaj zrobiłem, aczkolwiek zapytania były pobierane z mojego dysku, więc ich za bardzo nie odtworzycie, ale będziecie mogli cały scenariusz przejść samodzielnie, jeśli będziecie mieli takie życzenie, bo udostępnię wam te pliki. A druga rzecz jest taka, że pewnie w przyszłości pojawią się kolejne webinary, na których będziemy mogli więcej o tym Power Query sobie poopowiadać. No i tak oto dobrnęliśmy do końca tego naszego scenariusza raportu od A do Z i możemy przejść do kolejnej części, czyli jak uczyć się Power Query. I wreszcie sesja pytań i odpowiedzi. Jeśli okaże się, że jest jakieś trudne pytanie, to od razu rezerwuję sobie prawo do tego, żeby odpowiedzieć na nie po webinarze w postaci artykułu na blogu, gdzie też umieścimy sobie ten filmik. No więc, jak uczyć się Power Query? No są na to różne sposoby. Na pewno takim najprostszym jest to, żeby poszukać sobie różnych materiałów, czy to na moim blogu, czy to na innych blogach, u mnie na YouTubie, chociaż nie ma tego Power Query dużo, ale jest w Polsce i za granicą dużo osób, które o Power Query coś publikują. Natomiast ja zawsze z takimi wycinkowymi informacjami mam problem, bo my tylko dotykamy zawsze pewnego fragmentu. Stąd jak ja na przykład zabrałem się za temat formuł excelowych albo tabel przestawnych, to wolałem zrobić to w postaci gotowego
kursu od A do Z, tak, żeby nie było niedomówień i nie było problemu, że ta wiedza jest taka fragmentaryczna. Na pewno trochę lepszym pomysłem jest przerobienie książki, natomiast ja po przeczytaniu paru książek z Power Query powiem szczerze, że bez praktyki to ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć. Stąd taki najlepszy pomysł to jest na pewno jakieś szkolenie, przynajmniej taka jest moja subiektywna opinia, bo widzę, że na szkoleniu jakby ta wiedza najlepiej jest przyswajana, jest dużo przykładów, można różne rzeczy przerobić. Szkolenia stacjonarne to jest na pewno jeden ze sposobów, natomiast ja was chciałem zachęcić tutaj do tego, żeby spróbować nauki poprzez kursy online, dlatego że szczególnie teraz w dobie epidemii to jest jeden z takich najfajniejszych sposobów, możecie się uczyć sami, we własnym tempie, możecie powtarzać różne rzeczy, można zadawać pytania, można realizować projekty i o tym za chwilę powiem, także o tym kursie online za chwilę będę chciał powiedzieć. W Akademii Skuteczne Raporty.pl, czyli to jest taka moja platforma do nauki Excela, ale też tych elementów ze świata Power, możecie znaleźć taki gotowy kurs Power Query, który zajmuje 5 godzin, to jest tak mniej więcej ekwiwalent 2 dni na szkoleniu stacjonarnym. Ale go wam nie polecam, dlatego że większość użytkowników, którzy się na niego zdecydowali, wybrało go sobie w pakiecie razem z innymi kursami ze świata Power. Oprócz Power Query jest tam Power Pivot i modelowanie danych i DAX, które przydadzą się też użytkownikom Power BI-a. Jest wizualizacja danych i dashboardy Excel, czyli taki konik, od którego w sumie ja rozpoczynałem. I wreszcie cała aplikacja Power BI i tam znajdziecie aż 22 godziny kursów, które oferuje 66% taniej względem te takie ceny regularne i możecie je mieć aż za tylko za 1230 zł brutto. To, co może nie do końca jest wyszczególnione w ofercie, to jest to, że tak naprawdę w pakiecie dostajecie bezterminowy dostęp do filmu, więc możecie wielokrotnie wracać do tego, co tam się dzieje. Macie możliwość zadawania pytań i jesteście na bieżąco też z nowinkami poprzez newsletter i są też jakby w pakiecie konsultacje, które tak naprawdę odbywają się zdalnie, online, przez Teams, przez maile, ta komunikacja cały czas się odbywa, bo na końcu każdego takiego kursu, a w tym pakiecie są aż 4, macie możliwość zdobycia aż 4 certyfikatów i zrealizowania aż 4 różnych projektów na Power Query, na Power Pivot, na Power BI i na dashboardach w Excelu. No i tak naprawdę moim celem jest zachęcić was do tego, żeby coś takiego osiągnąć. Jak nie wykonacie zadania, to nie dostaniecie certyfikatu i bonusów, które też są tak naprawdę w ramach takiego pakietu kursów. Może się okazać, że czujecie już teraz, że nie do końca to Power Query jest dla was, bo na przykład za słabo znacie Excela. Więc tutaj taki pierwszy bonus, zwłaszcza dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze o tym moim projekcie Akademia Skuteczne Raporty, że wymagany jest tylko Excel średnio zaawansowany, a żeby na taki poziom się dostać, wystarczy, że skorzystacie z 13-godzinnego darmowego kursu Excel, do którego link, jeśli jeszcze nie widzieliście, podeślę też po naszym spotkaniu. Także sami będziecie mogli wskoczyć na ten poziom średnio zaawansowany. Tam też są projekty na koniec do wykonania, zadanie po szkoleniu, certyfikacja, także będziecie mogli z tego całego mojego dorobku excelowego skorzystać za darmo i wskoczyć sobie na ten Excel średnio zaawansowany, żeby z tego skorzystać. Taka droga, którą ja zawsze rekomenduję, to jest przejście od formuł i to jest taki jakby pierwszy kurs, formuły zaawansowane, przez tabele przestawne i mapy. To są takie rzeczy, które tam znajdziecie i dochodzicie w tym momencie do rozdroża i sami będziecie mogli podjąć decyzję, który temat was bardziej interesuje. Może od razu Excel specjalistyczny, na przykład finansowy, ale może się okazać, że to, o czym tutaj mówię, czyli Power Query i z nim związany jest jeszcze Power Pivot w Excelu i aplikacja Power BI. To są te kroki, które wam się spodobają i do których ja będę w dalszej kolejności zachęcał. Także ta droga przeze mnie jest już wyznaczona. Te pierwsze kroki możecie podjąć spokojnie, samodzielnie i uczyć się razem ze mną online, co w obecnej sytuacji myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeśli ktoś woli szkolenie stacjonarne, to znaczy, że chyba nie oglądał jeszcze żadnego z tych filmów kursowych, dlatego że tam można zadawać pytania, oglądać te filmy wiele razy, a jak wam się coś nie spodoba, a dokonaliście zakupu, to macie 30-dniową gwarancję zwrotu i bez żadnych pytań, bez żadnych formularzy możecie napisać, że rezygnujecie, dziękujecie, to wam się nie podobało i wtedy otrzymacie też zwrot całej kwoty wpłaconej za kurs. Także wydaje mi się, że to jest
sytuacja komfortowa, taka dająca Wam pewność, że jak nie będzie wartości dodanej z tego kursu, to będziecie mogli sobie bez problemu z tego skorzystać. Możecie powiedzieć, że takie efekty osiągają nieliczni. No, trzeba mieć jakieś konkretne scenariusze pod kątem Power Query, ale jeżdżę dużo po firmach w języku polskim, w języku angielskim, prowadzę szkolenia też na całym świecie i jakbyście przeczytali success stories osób, które chciały się swoimi historiami tak naprawdę podzielić, to myślę, że 8, 9 na 10 użytkowników Excelowych może zrobić z tego Power Query fantastyczny użytek. Ja bym powiedział nawet, że więcej, może zacząć wspaniałą rewolucję w Power Query, bo jak pokażemy w ramach jakiejś firmy, organizacji, że tymi danymi żonglujemy jak chcemy, automatyzujemy pracę, co jest teraz bardzo, bardzo na czasie, pokażemy swoje kompetencje, to tak jak Justyna, możecie bardzo szybko wskoczyć na wyższe stanowisko. Możecie znaleźć nowe miejsce pracy, bardzo często lepiej płatne, co bardzo często słyszę od moich kursantów. Możecie po prostu zmienić swoją ścieżkę zawodową i stwierdzić, że to Wam się właśnie podoba, tak jak Mateusz, i zacząć pracę jako analityk, albo w ogóle odmienić swoje raportowanie, jeśli to Was szczególnie będzie interesować, zmienić tak naprawdę swój krajobraz dnia, odejść od rutyny i wreszcie mieć czas na inne rzeczy, na przykład na analizę danych. Tutaj taka anegdota z jednego procesu rekrutacyjnego na stanowisko analityka. Analityk pyta rekrutera, czy w zakresie jego obowiązków będzie analiza danych. Wydaje się trochę abstrakcyjne, ale jakbyśmy spojrzeli na zakres obowiązków różnych osób na stanowisku analityka, albo tak naprawdę wszystkich nas, to się okaże, że czasu na tę analizę danych jest mało, bo my biegamy z taczkami raportowymi. Teraz jest ten moment, żeby zerknąć na Wasze pytania i zobaczyć, co ciekawego się tutaj działo i jakie pytania mieliście. Jest tutaj sporo tych komentarzy, także pozwólcie, że się tutaj spróbuję odnaleźć. Pytanie Wojtka, czy można wstawić dodatkowy krok między dwa już istniejące, to już wiemy, że tak. Czy warto łączyć Power Query z VBA? Powiem tak, że Power Query i VBA według mojej najlepszej wiedzy to są dwie oddzielne technologie i 80% kodu VBA jesteśmy w stanie zastąpić poprzez Power Query, ale nie jesteśmy w stanie zastąpić wszystkiego. Kodem VBA nie można posługiwać się w Power Query i na odwrót. Jedynym obiektem, który widzimy w VBA, to jest obiekt w postaci zapytania, który możemy odświeżać, na przykład z poziomu VBA, natomiast te dwie technologie idą trochę innymi drogami. Jeśli macie kod VBA, który aktualnie realizuje jakąś obróbkę danych, można spróbować to przerobić na Power Query. Jeśli za pomocą VBA na przykład generujecie pliki, wysyłkę mailową, robicie jakieś cudawianki, to prawdopodobnie Power Query jakby tego nie zmieni i VBA będzie sobie funkcjonować nadal, natomiast te dwie technologie są trochę inne. Agnieszka pyta, na jakim etapie zrobić coś w stylu tabeli przestawnej. Na końcu zapytania jest na to ciutkę lepszy sposób, żeby od razu na zapytaniu postawić tabelę przestawną i to byłoby lepsze, czego nie pokazałem, ale mam nadzieję, że uda Wam się do tego gdzieś tam w przyszłości dojść. A co z plikami CSV, ale ze stałą długością rekordu, nierozdzielonymi średnikiem lub przecinkiem? Mamy podobnie jak w Excelu możliwość podzielenia tekstu według konkretnej liczby znaków, co myślę, że będzie odpowiedzią na pytanie Artura. Więc jak najbardziej takie polecenie tekst jako kolumny, chyba nazywa się w Power Query podziel kolumny, rzeczywiście można znaleźć. Czy można pobierać dane z SAP-BW albo z IBM Cognos TM1? Z SAP-BW można pobierać dane poprzez Power Query, ale tylko w Power BI-u. Czyli nie w samym Excelu, ale w oddzielnej aplikacji, tam ten konektor znajdziemy. IBM Cognos TM1 wydaje mi się, że nie, ale są na to inne sposoby i jeśli taki standardowy sposób pobierania danych z bazy danych nie działa, to są też inne jakieś furtki i technologie, którymi możemy się dobierać, na przykład API, które dla wielu użytkowników może być przydatne. Czy łączyłem się kiedyś do bazy danych SAP HANA z Power BI? Nie, ale znam kogoś, kto się łączył, widziałem cały proces i wydawało mi się, że to działa bardzo sprawnie i szybko, także jeśli z SAP HANA walczycie, to powinno to działać prawidłowo i nie spotkałem się z jakimiś pytaniami, żeby u kogoś coś nie działało, także da się na pewno połączyć. Nie da się, da się od niedawna też to zrobić,
jeśli dobrze pamiętam, muszę sobie tutaj zerknąć, z samego też Excela, bo konektor do SAP HANA, o to na samym dole, pojawił się też w samym Excelu, także jak najbardziej można próbować. Jeszcze wrócę do pytania o Cognos TM1. No nie widzę tutaj takiego konektora, ale nie chcę przekreślać tego rozwiązania, bo wydaje mi się, że może się rzeczywiście pojawić jako coś, co się przyda. Czy jeśli dane mam na pendrive'ie w Power Query, to czy będzie działać, czy będzie trzeba na nowo ustawiać ścieżkę pliku? W rozwiązaniu, które przygotowałem, ta ścieżka była zapisana statycznie, czyli tak naprawdę jakbym pokazał ten raport od A do Z, to się okaże, że muszę tę ścieżkę folderu trzymać na stałe, natomiast czy to będzie zawsze podpinany ten sam pendrive, czy to będzie jakaś ścieżka mojego lokalnego dysku, czy dysk sieciowy, internetowy, OneDrive, to nie ma znaczenia, ważne, żeby ta ścieżka była stała, więc pod tym kątem nie widzę problemu. Jeśli by coś nie zadziałało, to zawsze mogę wrócić do mojego zapytania i w kroku źródło, to jest zawsze pierwszy krok w każdym zapytaniu, mogę zmienić tę ścieżkę w momencie, kiedy ona by się na przykład zmieniła. To jest taki parametr ścieżka i mogę jakby tę ścieżkę sobie poprawić. Także tutaj odpowiadając na pytanie Julii, jak najbardziej możemy sobie do tego wrócić. Jak usunąć zbędne spacje? Ha, dobre pytanie. Nie ma jednego dobrego sposobu, bo nigdy nie wiadomo, że tam kryje się na pewno spacja. Tak już wiele razy miałem w Power Query. Są na to dwa sposoby. No tu jest operacja podziel kolumny, o którą było wcześniej pytanie. To jest według liczby znaków albo według pozycji. To będzie to, co nas będzie interesować. A usuwanie spacji można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest operacja format przycięcie. Ona działa podobnie jak usuń zbędne odstępy, natomiast trochę inaczej niż w Excelu ucina tylko początkowe i końcowe, nie ucina tych ze środka. Jeśli mielibyśmy jakieś podwójne spacje albo spacje do usunięcia w środku wyrazów, to zamianą wartości i podobnie jak w Excelu możemy wykonać operację zamień wartość spacja na coś innego, na przykład na pusty ciąg tekstowy i ta zmiana nam się tutaj wykona. Co w przypadku, kiedy mam klucz, który muszę złączyć z dwoma kolumnami? W takim scenariuszu, wykonując operację scalania, możemy wykonać tę operację po dwóch kolumnach jednocześnie. Tylko ważne jest, ja może to pokażę, chociaż to nie do końca będzie to miało sens, jeśli szukałbym na przykład numeru kontrahenta i jakiegoś typu transakcji, to mógłbym w tym okienku Power Query zaznaczyć kolumnę numer faktury i załóżmy jakąś drugą kolumnę, przytrzymując Ctrl i w drugim źródle danych też obie kolumny gdzieś tam jednocześnie mógłbym sobie zaznaczyć. W ten sposób tworzy się klucz łączony z kilku kolumn jednocześnie. W Excelu trzeba było tworzyć dodatkową kolumnę, w Power Query, może pokażę jak to wygląda, przytrzymuję z Ctrlem i dostajemy takie znaczniki, jeśli chodzi o to, w jakiej kolejności je zaznaczamy. Ważne, żeby w obu źródłach mieć dokładnie taką samą liczbę kolumn, czyli nie mogę mieć złączonego i niezłączonego, musiałbym to zrobić niezależnie. Jeśli zostanie zmieniona ścieżka pliku źródłowego, to co zrobić? Będzie trzeba w kroku źródło to poprawić, czyli jeśli by się zmieniła cała ścieżka, to musiałbym to w tym kroku w pewien sposób poprawić, czyli najprawdopodobniej wyedytować krok źródło i tutaj ustawić tę ścieżkę na nowo, edytując ten krok. O to pytała Aga. Czy jest możliwość zobaczenia jeszcze kursu z tematyki tabeli przestawnej? Linki będą w mailu po kursie. Gdyby do kogoś nie dotarł, bo z tymi mailami teraz bywa różnie, to piszcie do mnie na kontakt@skuteczneraporty.pl. To podeślę wam jeszcze raz, jeśli mail by nie dotarł. Julia pisze, jak obliczyć sumę sprzedaży przed jakąś datą, nie tylko z danego miesiąca, ale też poprzednich. No możemy tutaj tworzyć dowolne tak naprawdę warunki i stworzyć jakąś kolumnę na zasadzie warunkowej, czy coś jest przed datą, czy nie. Ewentualnie możemy stworzyć już w samej tabeli przestawnej jakąś kolumnę, taką, znaczy pole obliczeniowe kroczące, taką sumę bieżącą, która odpowiada zwykle sprzedaży przed daną datą. O tym w kursie na temat tabel przestawnych mówię, jak wykorzystać sumę bieżącą w samej tabeli przestawnej. Wydaje mi się, że tam to by było najprostsze. Jak z tego korzystać co tydzień? Mam nadzieję, że na koniec to pokazałem, że po prostu podmieniam źródła, klikam odśwież i to już powinno zacząć działać. Tak, taka jest idea raportowania z Power Query.
Jeśli chcemy połączyć te same tabele ze sobą, co się stanie, jeśli te tabele będą różne? No, zawsze się coś rozjedzie i trzeba będzie to skontrolować. Natomiast wszystko zależy od tego, z czym dokładnie będziemy mieli do czynienia. Jeśli nakładamy dane w pionie, no to te kolumny się gdzieś rozjadą i dostaniemy jakieś nowe kolumny najprawdopodobniej. Jeśli będziemy chcieli je połączyć, ale w ogóle nic nam się nie złączy, no to scalanie w ogóle nam nie zadziała i też prawdopodobnie wychwycimy to na poziomie danych, tak zapytał Rafał. Jak przenieść datę z nagłówka, raport z dnia do kolumny, aby mieć podgląd, z kiedy są te dane? No dobra, to akurat mogę pokazać na przykładzie. Mogę stworzyć kolumnę warunkową, którą już zresztą dzisiaj tworzyliśmy, tylko na końcu mojego zapytania, a nie, to już nie mam tych danych. Kolumnę warunkową, oj, gdzie są moje dane, tutaj. Kolumnę warunkową, w której sprawdziłbym, czy w danej kolumnie jest w ogóle data. Jeśli jest data, to mogę sobie tę datę tutaj w tym momencie jakoś sprawdzić, wychwycić. Może pokażę to na takim prostym przykładzie, czy data pochodzi właśnie z 30 lipca, ale bardzo podobnie byśmy operowali, gdybyśmy chcieli to uniezależnić tak naprawdę od konkretnej kolumny, czyli sprawdzam, czy kolumna pierwsza zawiera wartość daty, ewentualnie mógłbym tam dodać, w przeciwnym razie ma przyjąć wartość pustą i po kliknięciu OK zobaczymy, że ta data pojawia się jako ten mój spełniony warunek i później tę datę mogę bez problemu poprzez kartę przekształć wypełnić sobie w dół też do wierszy, które są poniżej. I w ten sposób ta data jest w stanie rozpropagować się też na konkretne wiersze, które nas będą interesować. Operacja wypełnić w dół, bardzo fajna, wiele razy uratowała już tak naprawdę to, co ja w Excelu robiłem. Jeśli codziennie trzeba robić taki raport, to o to pyta osoba anonimowa, to w takim scenariuszu potrzebujemy zbudować sobie odkurzacz do plików. Myślę, że to będzie przedmiotem kolejnego webinara, natomiast ten sposób pobierania danych jest już opisany na blogu. Ja go może tak na szybko jeszcze pokażę. Jeśli wasze dane będą wpadały codziennie na przykład i codziennie będziecie pobierać nowe dane i niekoniecznie chcecie pobierać znowu pełny zakres danych, to nasze zapytanie do świata plików można rozpocząć do folderu i wówczas podajemy ścieżkę, wskazujemy, z którego miejsca będziemy chcieli pobierać te dane. Ja tutaj mam taki folder odkurzacz do plików, bo przyznam się, że często o to użytkownicy pytają. I ja kliknę połącz, tutaj od razu kliknę połącz i załaduj. Zobaczymy, że dane z 3 miesięcy, które mam w tych plikach, automatycznie skonsolidują się, pobierając dane z arkusza dane i budując taką pionową strukturę, czyli to nie jest to samo, co scalanie, wyszukaj pionowo, tylko bardziej takie dołączanie tabel w pionie i w ten sposób jestem w stanie pobrać sobie dane z różnych na przykład dni albo z różnych miesięcy, tak jak jest to w moim scenariuszu. Wreszcie jakieś większe źródło danych w ramach tego webinaru, mam 28 tysięcy rekordów, ale jakbym powiedział, że mogę mieć tu w Power Query załadowane do Excela też w jakiś sposób z wykorzystaniem Power Pivota 100 milionów rekordów, to myślę, że niewiele osób by mi uwierzyło, a tak rzeczywiście się da. Podsumowując to pytanie, miałem na wejściu 3 pliki i teraz już te dane mam skonsolidowane w pionie i tak naprawdę jak dorzucę do tamtego folderu plik za lipiec, no to jakby to źródło danych nam urośnie i też Power Query nam w tym momencie pobierze te dane z automatu po kliknięciu odśwież. Na cały czas na tym będzie polegać ta nasza idea. O to samo zapytała Maria. Kasia pyta, czy odśwież wszystko zadziała, gdy pliki sprzedażowe będą w nazwie mieć daty danego miesiąca. Nie zadziała, bo ten scenariusz od A do Z działał w taki sposób, że
jakby rozpoczynał się od pliku sprzedaż, który zawsze będzie miał już taką nazwę. Natomiast to, co przed chwilą pokazałem z odkurzaczem plików, jest niezależne już od liczby plików i od ich nazw. I to jest taki dużo bardziej elastyczny scenariusz, który wygląda tak, że jak dochodzą dane za kolejny dzień, a u mnie za kolejny miesiąc, dorzucam sobie pliczek, klikam odśwież i on automatycznie wskakuje do raportu. Jeśli odkryjecie ten odkurzacz do plików, powtórzycie sobie ten scenariusz, który się właśnie nagrywa, to myślę, że wiele waszych problemów automatycznie odejdzie. Jeszcze trochę tych pytań mamy. Tomek pyta, jak wysłać raport dalej, ale bez dostępu do źródeł danych dla użytkowników. Jeśli wyślę do was ten plik, a zresztą go wyślę, więc będziecie mogli go sobie odtworzyć, ten plik raport od A do Z, to zobaczycie, że nie jesteście w stanie odświeżyć tych zapytań, bo nie macie dostępu do źródła danych. Więc wysyłka tego pliku jest w 100% bezpieczna, bo nikt się do tych danych źródłowych nie dokopie. One nie są nigdzie przechowywane w Excelu. To, co przechowuje Excel, to jest to, co finalnie jest wynikiem naszego zapytania i co dodatkowo, tak jak w moich dwóch zapytaniach błędy i sprzedaż, zwracam gdzieś do Excela, bo do przelewów to już nikt się nie dokopie, chyba że będzie miał dostęp do mojego źródła danych. Także jakby pod tym kątem Power Query też bardzo fajnie, bezpiecznie działa. Jak wygląda porównanie efektywności czasu działania w porównaniu z makrami? Nie ma reguły, ale kilka takich eksperymentów, które prowadziliśmy, makra działające po 30 minut i dłużej, Power Query działające minutę, dwie i koniec. Nie zawsze oczywiście tak prosto będzie, bo nie wszystkie transformacje da się przenieść z VBA do Power Query, ale jeśli miałbym porównywać technologię, to Power Query jest pod tym kątem technologią kosmiczną, a VBA archaiczną i stąd rekomendacja, żeby właśnie z tych makr, szczególnie w obszarze obróbki danych, rezygnować. Piotr pyta, czy można ustawić wybór pliku tak, by jego ścieżka nie była ustawiona na sztywno. Można ją sparametryzować, żeby była pobierana na przykład z aktualnej ścieżki aktualnie otwartego pliku. Jest o tym artykuł na blogu. Stworzę sobie tabelę, tam podam parametr, który będzie się automatycznie zaczytywał z otwartego pliku i tak naprawdę automatycznie będzie to stawać się częścią mojego zapytania. Jak wpiszecie w wyszukiwarce na blogu słowo parametr, na blogu excelbi.pl, znajdziecie wiele różnych sposobów na parametryzację zapytania i polecam, żeby sobie przejrzeć artykuły. Na pewno da się tak zrobić. Czy nagranie ze szkolenia będzie dostępne? Pyta Gosia, to już mówiłem, a jej nawet jest odpowiedź. Agnieszka pisze, że super narzędzie. Też kiedyś o nim nie wiedziałem, nie miałem pojęcia i właśnie dlatego je promuję. Czy nazwy plików można sparametryzować? To już się pojawiło w sumie w dwóch scenariuszach. Można albo nie brać pod uwagę nazw plików i to będzie właśnie ten scenariusz z folderem, który dostaniecie jako odkurzacz do plików, albo właśnie buduję sobie jakieś dodatkowe parametry w Excelu, żeby nimi można było się posługiwać. Ktoś pisze, że kurs rzeczywiście jest dużo ciekawszy, bo jakby kompleksowo możemy podejść do tego zagadnienia. Jest w Power Query kilka takich pułapek, jak na przykład przy scalaniu to nie zawsze jest to samo, co wyszukaj pionowo, jakieś tam kruczki i warto, żeby ktoś wam o tym profesjonalnie opowiedział, także na pewno kurs, w tym ten mój, będę polecał. Jaka jest różnica między Power Query a Power Pivotem? Power Pivot to są takie tabele przestawne na sterydach, więc jakbym miał tak na szybko wypisać jakieś główne argumenty, kiedy będziemy potrzebować Power Pivota, to jakby jak sobie wyobrażamy Power Pivota, to wyobrażamy sobie jakieś super tabele przestawne. Co to oznacza? Że mogę załadować powyżej 1 000 000 rekordów. To jest jakby taki pierwszy argument za Power Pivotem. Drugi, mogę zbudować relacyjny model danych, za pomocą którego możemy sobie te dane obrabiać z różnych tabel. Taki scenariusz, który wydaje mi się, że, o którym ja zawsze opowiadam, to jest sprzedaż w porównaniu do planu, w porównaniu do jakiejś prognozy, w porównaniu do, nie wiem, stany magazynowe. Jeśli realizujecie takie scenariusze, to znaczy, że relacyjny model danych, ale taki analityczny, nie stricte bazodanowy, będzie właśnie tym, co wam się przyda, żeby ten scenariusz rozwiązać, bo tam możemy wstawiać tabele przestawne, biorąc trochę ze sprzedaży, trochę z planów, trochę z prognozy, trochę ze stanów magazynowych
I trzecia rzecz, dowolne miary w tabelach przestawnych i też jakby szybkość z tym związana, ale już w języku trochę trudniejszym niż ten Excelowy, czyli w języku DAX. To są takie trzy jakby argumenty za tym, kiedy się tym narzędziem posługiwać. Natomiast z perspektywy naszego jakby szkolenia, Power Pivot, którego tu już może nie będę pokazywał, jest tym narzędziem kolejnym, jeśli chodzi o ten proces raportowy. To są nasze zapytania i w tym najbardziej optymalnym scenariuszu ładujemy te dane do Power Pivota i dopiero na nich przygotowujemy model danych, czyli to jest jakby to następne narzędzie, które służy do tego, żeby wycisnąć jak najwięcej, przynajmniej w Excelu, z tabel przestawnych, ale to samo znajdziemy też w Power BI-u jako oddzielnej aplikacji. Szkolenia w języku angielskim, tak, prowadzę online, ostatnio też trochę stacjonarne wracają, także zapraszam do kontaktu, jeśli kogoś będzie interesowało takie szkolenie na miejscu, u siebie w siedzibie, w sumie całą Polskę i kawałek świata tak już zjeździłem, także mogę przyjechać do waszej firmy i takie szkolenie jak najbardziej poprowadzić. Co jeśli się wczytuje maksymalnie 50% RAMu? Trzeba by zerknąć, czy nie masz wersji Excela 32-bitowej, bo ona limituje ten RAM i nie jesteśmy w stanie ze wszystkiego skorzystać. Jeśli chodzi o jakby pewne porównania i eksperymenty, zainstalowałbym też dla przykładu aplikację Power BI. Skopiował zapytania z Excela, co jak najbardziej można zrobić, czyli coś, co mam w Excelu, skopiować sobie, wrzucić do Power Query w Power BI i zobaczyć, czy tam czasem nie pójdzie szybciej, bo to będzie znaczyło, że ten Excel gdzieś nas ogranicza i nie do końca wykorzystuje pełną moc obliczeniową naszego komputera. Dziękuję bardzo, fajny webinar, również dziękuję. Czy do przejścia przez ten pakiet kursów jest potrzebny jakiś dodatkowy program od Microsoft, czy wystarczy Excel? Wystarczy Excel, ale musi to być Excel 2010, 2013, 16, 19 lub 365, rekomendowany 365, który jest najstabilniejszy. To Power Query do Excela 10, 13 można doinstalować i działa tak samo we wszystkich tak naprawdę tych naszych raportach i plikach. Ze swojej strony serdecznie dziękuję za uwagę. Czekajcie na maile, tam znajdziecie nagranie. Tym nagraniem oczywiście będziecie mogli się dzielić też ze swoimi kolegami. Zachęcam was też do tego poprzez udostępnienie plików, żebyście mogli sobie te dane pobrać i ten cały scenariusz powtórzyć, żeby zobaczyć, że to narzędzie nie jest tak skomplikowane. No i tak naprawdę życzę wam, żebyście z tego narzędzia mogli skorzystać jak najszybciej i zobaczyli, że ono potrafi odmienić rzeczywiście naszą rzeczywistość raportową. Możecie oszczędzić dużo czasu, a co z nim zrobicie, to już wasz szef wcale nie musi o tym wiedzieć. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę wam dobrego dnia i udanych urlopów, które się niedługo zbliżają. To tyle z mojej strony. Bez odbioru.